West Coast presents Beast of the East MMA 12 czerwca 2010 Gdyńska Hala Widowiskowa Gdynia. Wystąpią gwiazdy K1 i MMA. Damian Pitbull Grabowski. Mamy możliwość porozmawiania z Damianem Grabowskim. Jest to bohater przyszłej gali drugiej edycji Beast of the East, która odbędzie się 12 czerwca bieżącego roku. Jest to niedoszły bohater pierwszej edycji. W wyniku kontuzji nie udało ci się walczyć z Valentinem Overeemem. Żałujesz tej walki? Powiem tak, bardzo żałuję, bo były bardzo ciężkie przygotowania. Może na początku witam wszystkich fanów MMA, witam ciebie, Alf. Tak jak mówisz, żałuję, jest taki pewien niedosyt. Wiadomo, kontuzja się odzywa do tej pory. No, zerwał mi się obrąbek stawowy, rozwaliłem bark, leczyłem to jakieś 2-2,5 miesiąca. Cały czas przy pewnych ruchach mnie to boli. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wzmacniam ten bark na siłowni. Na pewno na walkę z Dionem Staringiem nie byłem w pełni przygotowany, jeżeli chodzi o zapasy i o przygotowanie siłowe, ale do 12 czerwca będę przygotowany na 110% i mogę zapewnić wszystkich fanów, że dam z siebie wszystko. Czyli nie zniechęciła cię ta kontuzja absolutnie? Powiem w ten sposób, no, roztrzaskałem sobie bark na treningu na drugi dzień. Na drugi dzień obwiązałem się bandażem elastycznym, ubrałem rękę na temblak i poszedłem biegać na bieżnię. Także takie rzeczy mnie tylko motywują i no mówię, nie mam prawej ręki, to boksuję sobie lewą. Nie mam lewej ręki albo nie mam dwóch rąk, to kopię low kicki. Staram się cały czas trzymać formę, mimo jakiejś tam kontuzji cały czas pracować, nie? Wcześniej wielokrotnie zdarzało się tak, że miałem kontuzję kolan, to mimo tego, że miałem gips, chodziłem na siłownię i ćwiczyłem. Także cały czas praca, jeszcze raz praca, nie? Michał Kita to chyba jakby do tej pory twój najcięższy przeciwnik. Co sądzisz o tym? Michał Kita jest bardzo dobrym zawodnikiem, to prawda. Nie wiem, czy będzie mi ciężko, można będzie o tym mówić dopiero po walce. Natomiast na pewno bardzo ciężkim zawodnikiem był Midorak Petkowicz i dwukrotnie Dion Staring. Szczególnie w tej drugiej walce, bo tak jak mówię, siłowo byłem troszkę słabiej przygotowany, bo przez bark nie mogłem się przygotować na siłowni. I stawiłem bardziej te przygotowania na taki trening techniczny, szybkościowy. Natomiast teraz będę przygotowany w 100% i naprawdę bardzo wysoka będzie poprzeczka w tej walce. W takim razie jak przebiegają przygotowania, z kim zamierzasz się przygotować i czy te przygotowania będą tylko w Opolu, czy poza granicami Opola? Wiesz co, na razie trenuję u siebie w klubie z kolegami z klubu. No mój plan treningowy wygląda w ten sposób, że 3 razy w tygodniu boks, 3 razy w tygodniu przygotowanie takie kondycyjno-siłowe. Wtedy mówię o treningach porannych. Wieczorem codziennie jest MMA, bardzo dużo elementów zapasów, submission fighting i takiego przekrojowego MMA. Myślę, że jeszcze tydzień, góra 10 dni potrenuję u siebie tutaj w Opolu, później na pewno obozy przygotowawcze. Na pewno Poznań, Gameness Team Poznań, na pewno bardzo dużo treningów z Przemysławem Biskupem Balonem, bo uważam, że on jest najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w Polsce. Naprawdę bardzo, bardzo go szanuję, jest to mój bardzo dobry kolega. Jest świetny w każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o boks, jeżeli chodzi o zapasy, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, submission fighting. Na pewno przygotowania z Rafałem Dąbrowskim, Suszolem, ponieważ jego masa jest naprawdę odczuwalna. Jak się z nim przygotowuje, to później z każdym przeciwnikiem jest o wiele łatwiej walczyć. No mówię, z chłopakami z Gameness Team Poznań. Tak jak wcześniej mówiliśmy, dzięki twojej uprzejmości tam treningi z zapaśnikami z stylu klasycznego, z mistrzem Polski, generalnie z kadrowiczami, być może z treningi z zapaśnikami z Grunwaldu Poznań. Jakieś 10 dni w Poznaniu. Jeżeli mi się uda, to być może pojadę na treningi do Holandii, do Golden Glory, do Alistaira Overeema. Jeżeli włodarze Beast of the East załatwią mi taki obóz, to myślę, że tam się udam. A jeżeli nie, to pojadę na drugie 10 dni, albo może nawet 2 tygodnie do Warszawy, do klubu Nastuli. Tam teraz trenuje Janek Błachowicz, Paweł Nastula. Także jest kilku dobrych, ciężkich zawodników, z którymi już wcześniej trenowałem i z którymi bardzo dobrze mi się trenuje. Są to dobrzy zawodnicy, dobrzy sparring partnerzy. Wiem, że nie zrobią mi krzywdy podczas sparingów, także będę trenował generalnie z kolegami. Nie? Będę trenował z kolegami, z ludźmi, którym ufam, którzy wierzę, że jak z nimi trenuję, to będę dobrze przygotowany do tej walki. A musiałeś zrobić wrażenie, bo słyszałem, że to właśnie sam Overeem prosi o to, żeby ściągnąć ciebie jako sparring partnera do najbliższych przygotowań, do najbliższych jego startów.
Wiesz co, nie wiem, czy ono to prosi. W każdym razie miało być tak, że miałem jechać do Golden Glory na jako sparring partner dla Alistaira Overeema przed jego walką w Strikeforce. Ale mówię, przeziębiłem się, pogoda jest zmienna, raz jest ciepło, raz jest zimno. Przeziębiłem się, dostałem takiej lekkiej infekcji, że musiałem się to skończyć antybiotykiem i niestety nie pojechałem. Mam nadzieję, że ta propozycja jest dalej aktualna. Nie wiem, będę się kontaktował z Holendrami w tej sprawie, bo chciałbym potrenować z kimś naprawdę z najwyższej półki.